Pewnie, że wyzwanie. Jak każda nowa praca jest wyzwaniem, więc tą pracę także traktuję jako nowe wyzwanie. Większość czasu spędziłem w Rzeszowie. Nie powiem całość czasu do tej pory trenerskiego, bo ten ostatni sezon rozpoczynałem w Rzeszowie, a kończyłem w Rumunii, co dla mnie też było dodatkowym wyzwaniem. Natomiast teraz bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj. Oczywiście jest to zupełnie jak gdyby inna rzecz pod względem zespołu, który pod względem celów, które były poprzednio. Natomiast niemniej na pewno wymagające zaangażowania, doświadczenia i wiedzy, więc damy z siebie 100%. Wiemy, na co nas w tym sezonie stać, wiemy, jakie mamy cele i mam nadzieję, że te cele dla tych ludzi, których przed chwilą między innymi poznałem, dla tych ludzi te cele zrealizujemy. Ci ludzie mają bardzo dużo pozytywnej energii, absolutnie się z tym zgadzam. Oni nie musieli mnie zarażać. Ja mam dużo pozytywnej energii i nie zawsze może to pokazuję, ale mam. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony, zdaję sobie sprawę z oczekiwań tych ludzi. Powoli ich tak naprawdę poznaję, bo jestem tutaj dość krótko, natomiast widzę ogromną ilość energii w tych ludziach. Dla nich też to będzie pewnego rodzaju nowe doświadczenie, bo oczywiście pracują z tym klubem już kilka lat, ale praca na poziomie Plus Ligi również wiąże się z innymi wyzwaniami, więc mamy wspólny cel, razem możemy więcej, jest to bardzo fajny slogan. Ludzie są świadomi tego, tak jak mówię, co jest naszym celem, jak będzie wyglądał ten sezon. I ten optymizm, co mówiłeś, mam nadzieję, będzie nam towarzyszył przez cały sezon, aczkolwiek wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny sezon i musimy się szybko, ci ludzie muszą się też przestawić na, czy muszą akceptować rzeczy, że to nie będzie taki sezon jak w Serii B. No, startujemy z innej pozycji, ale mamy jeden określony cel i z tego celu będziemy się na koniec sezonu rozliczali. Jeszcze będziemy mieli jednego zawodnika na pozycji przyjmującego, który zwiększy rywalizację, no bo to jest celem każdego zespołu. No chcemy pozyskiwać zawodników, którzy zwiększą rywalizację, tak? Którzy podniosą poziom zespołu, ale tak naprawdę to zawsze było moim nadrzędnym celem, że poziom zespołu tak naprawdę kształtuje rywalizacja. I dzięki tej wewnętrznej rywalizacji zespół podnosił swój poziom. I w tych najważniejszych meczach czasami naprawdę decydowali zawodnicy z drugiego rzędu, niekoniecznie zawsze liderzy zespołu, więc musi być zespół rywalizacja. Oczywiście my startowaliśmy w tym sezonie zupełnie innego pułapu, ponieważ bardzo późno Ślepsk został zgłoszony do Plus Ligi, gdzie rynek zawodników, szczególnie polskich, był już pusty, że tak powiem, więc dla nas stworzenie zespołu na miarę utrzymania się w Plus Lidze było ogromnym wyzwaniem i tutaj uważam, że zrobiliśmy dużo więcej niż ja wyobrażałem sobie, co jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego tu szacunek i dla tych ludzi, dla Wojtka, bo naprawdę dużo pracy nas to kosztowało i wykonaliśmy na ten moment dobrą robotę. Aczkolwiek i tak się nas będzie rozliczało na koniec sezonu, to jest normalne, bo tak jak zawsze. Więc wracając do tego, czy mamy czym straszyć. Oczywiście każdy by chciał mieć w zespole zawodników, którzy decydują o obliczu meczu, bo ci liderzy są niezmiernie ważni, tak? Wokół tych liderów skupia się zespół. Ja myślę, że my mamy taką mieszankę młodych chłopaków z doświadczeniem. Nie odpowiem na pytanie, czy mamy czym straszyć. Myślę, że liga pokaże i przeciwnicy zobaczą, czy mamy czym straszyć. Tak jak mówię, głęboko wierzę, że utrzymamy się w lidze. Nasz zespół będzie zespołem ambitnym. To jest dla mnie bardzo ważne. To są zawodnicy, którzy mają bardzo dużo coś do udowodnienia, którzy są na drodze też rozwoju, ale są też i zawodnicy doświadczeni. Z takimi ludźmi, jeśli będziemy wytworzymy taką pozytywną atmosferę, pozytywną energię i będą w stanie pokazać swój maksymalny potencjał, głęboko wierzę, że się utrzymamy i dostarczymy tutaj kibicom dużo emocji. Oczywiście, no, musimy wiedzieć, że potencjał zespołu jest na pewnym poziomie, tak?
I tutaj część ludzi może być oczywiście przyzwyczajona do tych zwycięstw, które były w ostatnim sezonie. Nawet jeśli będą porażki, nawet jeśli zdarzą się te porażki, chcemy pokazać swoją, jak gdyby taką, takie zaangażowanie. Bo porażka jest porażką, ale można przegrać nie walcząc, a można przegrać, gdzie przeciwnik naprawdę zagrał świetny mecz i będzie grał bardzo dobre spotkanie. Chcemy walczyć, ale tak jak mówię, no celem nadrzędnym będzie utrzymanie się w lidze i to jest dla nas klucz. Pierwsza moja reakcja to była, dla mnie najważniejszym celem było, aby ten sztab, który był do tej pory, aby kontynuował pracę. Ja uważam, że praca, jaką wykonał Mateusz Mielnik ze swoim sztabem, dokonali super rzeczy, bo w tej najważniejszej części rozgrywek grali bardzo dobre zawody, więc przygotowali zespół na tą część, która decydowała o awansie. Ja na pewno mam większe doświadczenie niż Mateusz, ale i będę w stanie, będę chciał również swoim doświadczeniem pomóc, natomiast pracujemy wspólnie. Pracujemy wspólnie. Nie będzie tej sytuacji, że za Andrzej Kowal i pozostali. Pracujemy wspólnie. Ja się zdecydowałem tutaj przyjść po rozmowach najpierw z Wojtkiem Winnikiem, a później z głównym sponsorem. Miałem chwilę czasu na przemyślenia, ale to prawda, tak jak mówiłeś na samym początku. No, ci ludzie są bardzo, bardzo mocno nie tyle zaangażowani, bo wiem, że są zaangażowani, natomiast są bardzo pozytywnie do tego nastawieni. Bardzo dużo widać takiej pozytywnych emocji. I to naprawdę nawet w tych rozmowach, ponieważ ja tych ludzi tak naprawdę nie znałem, sponsorów, znałem Wojtka Winnika. Natomiast myślę, że to mnie w dużym sensie tak przekonało. Tak? No, ten projekt Suwałki w mieście, gdzie do tej pory nie było Plus Ligi, w regionie także nie ma wielkiego sportu, ale zaangażowanie tych ludzi, fajnie, że a przede wszystkim pana Wiśniewskiego, tak, skupienie wokół siebie wielu innych sponsorów, to jest naprawdę duże wyzwanie, ale to jest także i nasza, i moja odpowiedzialność między innymi, tak, będziemy starali się tej odpowiedzialności sprostać i zrobimy wszystko, aby wykorzystać to nasze doświadczenie, aby ten zespół funkcjonował w Plus Lidze bardzo dobrze, czyli żeby się utrzymał, a potem będziemy myśleć co dalej. Słuchaj, nie potrafię porównać, czy żyje się tak, czy inaczej niż w części południowo-wschodniej Polski. Natomiast widzę fajnych ludzi. I ci fajni ludzie, poprzez nawet takich bezpośrednich rozmów, i ci fajni ludzie dają człowiekowi energię. Więc jeśli masz dużo energii, to masz dużo chęci do pracy. Pracuje się zdecydowanie w innych warunkach, tak? Masz większy komfort pracy. A to jest niezmiernie ważne dla trenera, dla zawodników. My tego potrzebujemy, no, nie ma co się oszukiwać. Jeśli będziesz pracował pośród ludzi negatywnych, otaczających cię tylko i wyłącznie ci, którzy lubią krytykować, bo krytyka jest ludzka, tak? Możesz być krytykiem, który krytykuje konstruktywnie, a taki, który żyje z krytyki. To jest trudno, to nie ukrywam się, że jest trudno. Słuchaj, ja już miałem doświadczenia i w Rzeszowie, i także w Rumunii, ale widzę ten pozytywne nastawienie tych ludzi, i chciałbym, aby ten uśmiech został im także na koniec sezonu.